Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego. Tarara. Dzień dobry. Zobaczcie, jakie piękna wiosna za oknem. Cóż za widok, cóż za słońce, jak daje po oczach. Dobra, teraz tak, dziewczyny, całkiem serio. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. My właśnie się szykujemy, słuchajcie. Dobrze, że dzisiaj zadzwoniła rano Karolina, bo bym chyba, nie wiem, zaspała. Dzisiaj mamy sobotę, ja mam dzisiaj wolne, a za oknem śnieg, słuchajcie, ale to jak? I chyba jeszcze tak popadłuje, jeszcze będzie popadowywać, także to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Jeżeli chodzi o mój makijaż, to dzisiaj będzie taki bardzo delikatny. Ale to bardzo delikatne. Nie wiem jeszcze, czy sobie dodać jeszcze ociupinkę podkładu, czy już wystarczy. Nie wiem, jak to wygląda. Może jeszcze ociupineczkę. Jeśli chodzi o paletkę, to jest ta. Aczkolwiek ja z chęcią bym sobie tutaj poprawiła tą Lovely, tym pomarańczem. I chyba właśnie za chwilkę to zrobię. Czekajcie. Jestem o Tom. Tom i chyba sobie troszeczkę poprawię. Jeżeli chodzi o podkład, to chyba jeszcze sobie właśnie... Gdzie ja ten podkład położyłam? No wiecie co? Po prostu co chwilę coś sobie wynoszę. Nie no, wyniosłam stąd. Dobra, mam. O, położyłam nie na tą półkę, co trzeba, słuchajcie. Także mamy tutaj Eveline. Dam troszeczkę, żeby dzisiaj jednak przy takim zimnie, słuchajcie. My jednak pojedziemy sobie na Fort Kinard, nie do centrum, dlatego że Oli będzie chciała na pewno sobie zajrzeć tak z ciekawości oczywiście do JD, a jeżeli chodzi o JD, no to fajniejsze, zdecydowanie, dziękuję kochanie, zdecydowanie fajniejsze JD jest właśnie na Fort Kinard. Ja będę chciała zajrzeć tylko do Bootsa, właśnie nie wiem, chyba wezmę sobie do pociągu. Ja będę chciała zajrzeć, słuchajcie, do Bootsa, gdyż w Bootsie właśnie jestem bardzo ciekawa, czy będą mieli jakąkolwiek jeszcze promkę na te takie najnowsze, na tą najnowszą serię, bo wiem, że już ona jest, bo już ją widziałam 1000 razy, ale jakoś nigdy nie podeszłam. A ciekawi mnie bardzo ta nowa pielęgnacja z Clinique. I jestem ciekawa, czy mają jakąś zniżkę. Wiem, że teraz obecnie to kosztuje 36 funtów. I jeżeli byłoby ciut taniej od tej ceny, jakby mieli jakąś zniżkę, to może bym się na to jedno... Mam, mogę? Możesz. To bym się skusiła, słuchajcie, właśnie na tą bazę z tym wkładem fioletowym, czyli tym przeciwzmarszczkowym. No, to jest ten nawias. Dobrze, ale nie ubrudź. Okay. To możesz. Także tego jestem ciekawa. No jeżeli się okaże, że mają tak właśnie ceny jak mają, czyli 36 albo 32 jak wyjdzie może, to się wstrzymam i popatrzę sobie za tym może na lotnisku albo właśnie w Hiszpanii. A jak nie, no to już wtedy po powrocie z Hiszpanii już nie będzie mi wtedy szkoda tych tam 36 nawet. Także jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzają te bazy. Zadałam Wam ostatnie pytanie, ale nie odpowiadacie, więc... Albo po prostu jakoś Wam uciekło to pytanie, albo po prostu nie używacie może tej bazy i tych kosmetyków. Nie wiem, dajcie znać oczywiście w komentarzach pod filmem. Ma? Tak? Dożyć czerwony topik z tym czarną bluzą, czy... Tak, żeby Ci łatwo było się przebierać, rozbierać. Że jak ja powiem, przymierz sobie coś, to żebyś powiedziała, o nie, chcę mi się rozbierać. Żebyś nie miała za dużo do rozbierania, żebyś się nie spociła. Bo będziemy bardziej w sklepach niż na dworze. Na dworze to wiesz, tam tylko chwilkę, nie? Dlatego ubierz się tak, żeby ci było wygodnie. To załóż topik, a bluzę zawsze możesz sobie zdjąć i tu przywiązać, nie? No. I zjemy sobie już coś tam, już tu się nie będziemy ten... Baku? No, gdziekolwiek. Jak dzisiaj idzie do tatusia, a my sobie polatamy właśnie po sklepach. Dobra, poprawiam sobie tym pięknym pomarańczem z paletki z Lovely. Ja szczerze Wam powiem, nie mam planu na zakup sobie na przykład czegoś, chyba że coś będzie w promkach. Jak będą promocje, to myślę, że coś wyląduje w koszyku. Generalnie ja dla siebie nie jadę po nic. Ja tylko chcę zobaczyć coś kosmetycznego z chęcią... Skąd ty to wzięłaś? To jest moja kocie ziarda. Skąd? Dach. Z jakim dachu? No, pokój na kocie. A, zobaczcie, co Oli przyniosła, pokaż. Jeszcze tam wiele więcej, z Daisy chciałabym
Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego. Wrzuć do zlewu, Niunia. Nie baw się, bo będzie pełno wody w domu. No, także ja sobie tak już to oko zostawiam. Nie chcę mi się już tutaj, słuchajcie, bawić. Nie jadę dzisiaj na żadne randki, tylko po prostu na taki szybki shopping. Mam wolne, więc chcę wykorzystać. Dobra, muszę dać jeszcze tego jasnego tutaj do góry, żeby to sobie zmieszać. Jak zobaczę te takie najnowsze paletki z Revolution, co 4 chyba bodajże wyszły, takie marmurkowe trochę, no to być może właśnie przechwycę jedną, tą taką właśnie w pomarańczach, brązach, ale pod warunkiem, że ona z bliska też będzie taka dość ładna i nie będzie się powielać. Jak na razie z takimi pomarańczami, to właśnie mam tą czekoladkę pomarańczową, orange coś tam, czekolad chyba, no i właśnie tą, no i podróbeczkę tą z Primarka. Także ja myślę, że mi wystarczy, nie muszę fisiować. Ma z nami jechać jeszcze, słuchajcie, Ania Karoliny właśnie, córka. Także zaraz pewnie ją też będzie przywozić. Dobra, jeszcze odrobinka, tak sobie pomyślałam, że jeszcze odrobinka może pod oko. Jednak, no ale powiem wam, że ten śnieg to mnie zaskoczył, no nie spodziewałam się śniegu. Karola dzwoni, mówi, czy ty widziałaś coś za oknem. Ja mówię, tak, jak dopiero dzwonisz, ja myślałam, że to budzik. W ogóle nie wiem nawet, słuchajcie, czy ja budzik ustawiłam. Nie mam żadnego pojęcia, bo albo mi dzwonił i go wyłączyłam i poszłam chyba spać. Nie wiem, coś mi się w ogóle też śniło, jakieś miałam takie jakieś naprawdę sny. Ale teraz nie pamiętam, co mi się śniło. No i tak sobie pomyślałam, że to taki jest mój wyjazd, taki właśnie przed wyjazdem, że tak powiem. No i to taka ostatnia chyba okazja jeszcze do jakiegoś vloga takiego z wyjścia, wiecie, spoza domu, bo już nie będę raczej planowała nigdzie gdzieś tam wyjazdów. Także jeżeli vlog, to tylko taki odomowy, a zamiast vloga domowego, to ja wolę przyjść do was z live'em. Wiecie, o co chodzi. Dobra, teraz jeszcze może tylko dodajmy sobie, no nie wiem, czy Oliwia naładowała powerbanka, zaraz sprawdźmy to. Mam oczywiście brwi. O, budzik. Słuchajcie, 9:25 budzik? To ja nie wiem, jak ja chciałam się wyszykować, jakbyśmy mieli teraz no. Dopiero wstawać. Proszę, no spoko. Przyniosła mi ładowarkę. Dobra, ja się z wami żegnam i odezwę się do was, żeby już nie przedłużać. Już jak będziemy na miejscu. Hejo, hejo. Słuchajcie, my już właśnie wysiedliśmy z pociąga i zmierzamy już sobie w stronę Fort Kinardu i powiem wam, że pogoda jest straszna. Ja tak wyglądam, jak wyglądam. Stylizacja na sportowo. I jedzie z nami Ania. Tam jeszcze Ania jest. Jest Ania. Jest, załapała się na vloga. Także jedziemy i powiem wam, że teraz strasznie jest. Zobaczcie, ja sobie wzięłam okulary przeciwsłoneczne. Zobaczcie, jak jest. Taka jest weather. Taka jest weather i w sumie coś czuję, że teraz jest śnieg, biało. Tutaj już w sumie mniej, już jakby się topi, ale jednak faktycznie w gala w naszym miasteczku było jego nieco więcej. Także biało w koło. Teraz widzę, że to się tak roztapia. Nie wiem. Powiem wam, że wolałabym, żeby się już roztopiło i niech już będzie wiosna. Nie chcę już tych zimnych dni. No, także my zmierzamy. Myślę, że odezwa się do was, bo jest mi zimno w rękę. Odezwę się do was, słuchajcie, z jakiegoś shoppingu. Nie wiem, co pierwszego zaliczamy, chyba Primarka, tak myślę. Co zaliczamy pierwsze, Primark? Primark. Mówią, że Primark. No to co zrobiłaś? Chciałam to dotknąć, to spadło. No, także lecimy. Mam nadzieję, że uda nam się coś chociaż fajnego upolować. No i co? I odezwę się do was niebawem. No i hejo, hejo, jesteśmy już w Primanim. To weź koszyk chociaż noś, bo ja mam i siatkę, i koszyk. Oli już sobie mierzy tu jakieś crop topowe bluzy. Ja tutaj też się rozglądam. Dobra, to trzymajcie się mnie gdzieś tak blisko. Tutaj mamy takie rzeczy. Jestem ja i moja stylizacja. O, coś mam, plamę. Plama, co za pech. Makijaż fajny mam dzisiaj, zobaczcie, taki ładny. Ładne, nawet mi się nawet jeszcze nie rozmazało. Dobra, o, to są te chyba? Nie, to body. Myślałam, że to sukienki, bo podobno sukienki właśnie gdzieś u kogoś widziałam. Nie wiem, jak mam zacząć. Tutaj są buty.
ale ja białe adidaski mam. Fajna, fajnie wyglądająca kosmetyczka z torebką chyba. Taka torebka kosmetyczka fajna na właśnie na wakacje. Fajnie to wygląda. No i co? Biały żakiecik też fajny do zarzucenia. Jak widzicie, kratka. Kratka, paski, o te bluzeczki fajne i spodenki. To mi się podoba. Tylko wiecie co? No właśnie, i to będzie tu prześwitywać. Więc zielona chyba fajniejsza. Fajna. Do jakichś spodni, słuchajcie, takich morowatych. Fajnie by to wyglądało. Nie wiem, co ja wam pokazuję. O, taki topik. Podoba mi się to. Biały bardziej, ale biały będzie, wiecie, prześwitywać. Jaka jest cena tego czegoś? 4 pounty. Fajne. Ładne to. I taka spódniczka na przykład. O, jest czarne. Jest czarne, ale tylko chyba XS. Już chyba zostało. No niestety. I XS. Takie malutkie, bardziej dla Oliwii. Spódniczki, bluzy, dresówki. Fajne te zestawy takie. Jak na wakacje to naprawdę spoko. Tu widzę, poprzewieszali właśnie te rzeczy już. Dziewczyny tam gdzieś już poszły. Wywieszaki zielone, no ale ja na wakacje nie chcę nic zielonego, wolę jakieś jasne kolorki. Tu czarna, też fajne, to jest fajne właśnie, taka zwykła czarna, fajna. Ciekawe, czy Ania ją widziała, bo Ania właśnie chciała chyba jakąś kieckę, ale chyba na wyjście bardziej. Jaka cena tej kiecki, już wam mówię? 13, super, fajna wam powiem, kurczę, bym sobie mogła ją chyba przymierzyć. Czekajcie. Oj, chcę wam pokazać tą stroną. Fajnie to wygląda. Dziesiątka, tylko czy ja wejdę w dziesiątkę? Weźmy, przymierzmy. Z białym jakimś fajnym tym topikiem. Mogłoby to fajnie wyglądać. Jeansówki. Gracjan, proszę cię, co? Nie machaj tym. Kurtki, kurteczki. Tu są właśnie spodenki. Mierzyłam, bardzo nieładnie wyglądają, jeżeli chodzi o krój. Obwiązania w pasie, jak widzicie. O, i taki topik do tego krótki, fajny. Fajne. Fajne. A nie ma jaśniejszego koloru? Fajne. Podoba mi się. Fajny kolor. A jaki rozmiar wziąłeś? Shelby Bushel. Ale to są takie do... Ja wiem, a w pasie? Tak? No to bierz do przymierzalni. Taką kieckę se chcę zobaczyć. Z takim topikiem, by to fajnie wyglądało. Zaraz będę. No z tych też można. Tylko nie bierz czarnych, Oli. Dobra, także na razie tak to wygląda. Tyle co mogę. Oli, a tu patrzyłaś? Takie są jasne jakieś. Z dziurami. Czarne? Are you sure? Bierz sobie do przymierzalni czym więcej, a później wiesz co wybierać. Te są też fajne. Ta kurteczka też fajna. Podoba mi się. Na dole. Dobra, idziemy dalej, porozglądam się, najwyżej was zabiorę do przymierzalni. Lepiej kwadratowe sobie weź. Bo szpiczasto już łatwiej zahaczać. Jesteśmy na pazurkach, te sobie weź chyba raczej. Chociaż jak wolisz, te, nie zależy jakie wolisz. Ja ci mogę je skrócić wtedy i zrobić takie, o takie. Mogę oba. A po co ci dwa takie same? To sobie weź dwa inne. Jesteśmy na pazurkach, zobaczcie jakie są ładne. Teraz wam pokażę nowości. Patrzcie. Neonki, takie, takie i takie i po prostu szał ciał wam powiem. Piękne powychodziły, te są bardzo ładne, śliczne są. Mamy nawet i panterkę, leopard, mamy takie piękne. Mamy jakieś żeli, żelowe takie, różowe i czerwone żelowe. Tutaj też mamy jakieś fajne z folią. Naprawdę powiem wam, że jest szał ciał. Te też fajne, Oli, zobacz, sunrise. Szare, Oliwio. Podniosę, nawet odłożę od razu. Holograficzne. Te fajne, sunrise. No mówię, żelowe i jeszcze są, zobacz, takie. Śmieszne. Nie wiem. Może wyglądają jak galaretka, nie? Raczej nie mogę. Piękne są, no. Te i te u góry niebieskie, bo to już niebieski. Te fajne. Nie powinno. Pokaż. To są strasznie długie, miałam je. Pokaż je. No, marmurki, ładne. No to wybierz sobie, bo już tu wziąłeś chyba ile? Nie. To nie bierz sobie.
Weź sobie te kwadraty, nie bierz tych szpiców. Gdzie masz te drugie? O, te są piękne. To byś miała do wszystkiego. Kochanie, ja cię nie będę żałować. A bo te sunrise, one są fajne. Zobacz. Nie? A takie kolorowe? Oli wybiera sobie na vacation. A takie niebieskie? Na vacation wybiera sobie pazuration. Nie wiem, 12. Jeszcze mamy czas, jak mamy iść zjeść, no to musimy być tu blisko. No, ale mamy jeszcze tylko takie maksa. No dobra, Oli się jeszcze decyduje. Mamy już trochę rzeczy w koszyku. Patrzymy dalej. Tu jeszcze masz jakieś? Tu nic nie ma. Miętowe to nie. Dobra, idźmy dalej. Idźmy, no to idź na paski i strój kąpielowy, Oliwia. Mamy troszeczkę rzeczy już w koszyku. Lakiery to nie bardzo, paznokcie nie bardzo. Tu zobaczmy sobie jakieś... Jakieś są nowe, czy nie są nowe? Nie chyba. Gdzieś zgubiliśmy, a nie. Ale zaraz się pewnie znajdzie. Balsamy fajne do ust, te są fajne, te mi się podobają. Fajnie wyglądają. Tu z kosmetyków raczej chyba nic nie będę chciała, chyba że coś z paletek będzie nowego. Dalej, tutaj mamy co? London, London mam. Te mam. Też nie, Oli, jaki? Czarny? Ale znaczy jest S. No to będzie ok. A nie ma nic, jaką ma klamrę? Chciałeś taki zwykły? No to bierz sobie normalny. Będzie się siepić się będzie, siepać. A owij się i zobacz sobie. No, pod, na ten, pod kurtkę. Będzie chyba dobry. Dużo będzie wstawał? A nie ma XS? To jest najmniejszy? Nie ma XS na pewno? M. S. Jest XS, Oli. Jest. No ja wiem, ale XS i szukaj. Musi być. Ale walizka fajna, Oli, tam. Nie ma, pomożemy Oliwie wybrać pasencja. Pasencja, ona chce czarne, zwykłe czarne. Tu są, a taki nie chcesz pleciony. LKS, XL. Uuu, faktycznie. Szkoda. No to weź SK i ci potnę, no i tyle. No, także Oli bierze paski. Fajne te walizki, bardzo mi się podobają. No, zobaczymy sobie cenę walizeczki. 35 poundów. No, cena nie jest niska, ale walizka jest super. Wiem, ale to już ona sobie na pewno wzięła. Okularki, to też tutaj nie będę patrzeć, bo bardzo bym chciała chyba stamtąd sobie jednak jakąś... Oli, tam są jeszcze paski kuchni. Niunia. Oliś, tu są jakieś paski, zobacz, czy nie ma XS-ki. Tam są różne. Dobra, tutaj mamy te wody, to ja nie chcę patrzeć. Pomadki, też nic nie ma nowego. Pędzelki, kuferki. Z pędzelków coś chciałam? Chyba nie. Chyba nie, taśma. Ktoś ostatnio na filmiku pokazywał właśnie jakiś fajny ten pędzelek. Tu mamy rzeczy do ust. Mamy te likity takie. Co tutaj mamy? Coś nowego, czy nie? O, te nowe chyba są. To chyba są jakieś nowe. Double Take Eye and Face Palette. Sprawdźmy. Sprawdźmy. Takie coś. No, nawet ładnie wyglądają. Aczkolwiek tutaj światło widzę, że przekłamuje. Coś takiego. A gdzie jest eyes? No jest podwójna. A, taki myk. I tutaj mamy takie, nie wiem czy widzicie, takie nudziakowe. A druga jest, też pewnie czegoś podróbka. Double Take. I tu mamy takie, czekajcie, takie odcienie. Też ładnie to wygląda. Czekajcie, bo chcę wam w świetle dobrym pokazać. Takie, no ładne, tylko tam jest chyba za dużo świecącego jednak. I tu mamy takie odcienie. Takie bardzo różowa ta paletka. Także może nie do końca dla mnie. Tu chyba coś nowego, czy to już było? Zobaczmy. Taupe. No to chyba już były. Te chyba już były. Albo jakaś nowa wersja, bo trochę inaczej wyglądają. No, coś nowszego. Soft Camo. O, no to super. Przymierzałaś się już? Taka. Ciekawa jestem tylko, czy to też są te podróbeczki. I smoke screen. I tu mamy taką. Takie, powiem wam szczerze, że chyba nijakie. Także tak to wygląda. To są te poprzednie. To są poprzednie. Amber Passion to jest ta, co ja mam. No.
No i tak to wygląda. Tu są te, czyli te są chyba, o, Peach Dream, to chyba są jakieś nowsze, ja ich nie kojarzę. I ta nawet wygląda ładnie, nawet ładnie. Nie wiem, czy dobrze, czy kolory nie są przekłamane. 3 funty. O, dalej mamy tu. To już Wam pokazywałam, tak glitterowo też Wam pokazywałam. Ostatnio u Karoliny właśnie stylizacji widziałam to, jak robiły ten taki chyba, no... jak się to nazywa? Makijaż festiwalowy. O, zabrakło mi słowa. Co, kochanie? O, nowe pędzelki. Ale ładnie. Ładne. I gąbeczki nowe. No, jasne, ładne. Wow. Ten patrzysz? Ale matowe to będzie wykończenie, wiesz? O... No, zależy co lubisz. Jak dajesz sobie tu, to on będzie tak widoczny. Daj sobie go troszeczkę więcej, bo i tak masz tutaj... Ale on nie ma pompki ani nic, tylko muszę... Wiem, to jest niestety minus. Nie, przechyl. Tylko nie mocno. On może być lejący, uważaj. Raczej jest lejący. Oj, leci. Dobra. I tyle, już. Już za dużo. Gdzie? No, na rękę. I teraz jeszcze trochę. Dobra. I starczy. Wyczyść paluch. I patrz. I jak go wklepujesz, sprawdź sobie, jak będzie wyglądała... Może nie będzie aż bardzo matowy. Jest glow, będzie się świecić. Nie jest glow, bo jest matte foundation. Oil free. Może być fajny, ci powiem. Ja mam ciemniejszą kanację na twarzy. No to musiałabyś mieć odcięcie mniejsze. Czekajcie. No on jest taki jak twoja prawie twarz. To jest taka. Z SPF 15, nawet spoko. Musiałabyś więcej dać i tutaj się daje. Na szyję. Daj sobie ciut. Podejdź sobie tu nawet chyba, z tym piżamy do lusterka. Nie wiem, czy ten będzie nie wzięła kolor. Słucham. Który ładniejszy? Ten. Chociaż nie, poczekaj, jeszcze raz pokaż do mnie. Ten. No, i kształt fajniejszy. I takie nudziakowe. Oba są fajne. Tylko taki był ten kolor takiego. Oba są fajne. Oba są nudziaki fajne. Zależy, czy... To jest taki trochę w pomarańcz. Taki, no, trochę w łososia wpada. To ja Nude tam. Beige ja ci tu wybrałam. A zobacz, jaki ty miałeś nazwę. Ja ci wziąłam Nude Beige i wydaje mi się, że ten, bo... To jest... Ja mam Nude Beige. Tu. Ivory. Czekajcie, telefon dzwoni.